Poprzez ten obelisk chcemy uczcić pamięć naszych rodaków zesłanych na Syberię tylko za to, że stanowili element niepewny, niebezpieczny dla władzy sowieckiej. To tu, na pograniczu Polesia i Podlasia, wśród wiekowych sosen, na tej ziemi, w tej miejscowości Mętna, żył, pracował i wychowywał dzieci Stefan Rusel, leśniczy leśnictwa Mętna. Ta niezwykła osoba, stawiająca na pierwszym miejscu naród, jego dobro, a o siebie samego dbająca na samym końcu, cena, jaką zapłacił za swoją niezłomną postawę, była inspiracją dla naszych działań. Szanowni Państwo, 10 lutego minęła 82. rocznica deportacji leśników wraz z rodzinami z terenu nadleśnictwa Nurzec i Mielnik na Syberię. Pomimo upływu tych lat nasza wiedza na temat leśników wywiezionych na Syberię w dalszym ciągu jest niepełna. Zdajemy sobie sprawę, że nazwiska leśników deportowanych, takie jak Stefan Rusel, Stefan Bachan, Aleksander Sieczkowski, Józef Żołob, Stanisław Lemieszek, Włodzimierz Karwacki, Wacław Zakrzewski, Henryk Lesser czy Józef Romaszewski, to tylko znikoma ich część wymagająca uzupełnienia. Dzisiejsza uroczystość to bardzo ważna lekcja historii, przypominająca nam o ogromie cierpień, upokorzeń, głodu i poniewierki naszych rodaków. Dlatego też dokładamy starań, by dramatyczne wydarzenia z tamtego okresu przetrwały w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. Z kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych korków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch, szczuł barykad Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i na marszu do Polski przewodził, a myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg, a myśmy szli i szli niepokonani, a sód nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a sód nad Wisłą darował nam Bóg. Błogosławię i poświęcam ten pomnik leśników sybiraków w Mętnej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby każdy, kto się przed nim zatrzyma, kto będzie na niego spoglądał, coraz goręcej kochał Boga i Polskę, aby był wierny wartościom chrześcijańskim i narodowym przez Chrystusa Pana naszego. Data 10 lutego 1940 roku zasługuje na miano najczarniejszego dnia w dziejach polskiego leśnictwa. W jednym momencie, w skoordynowanej akcji, tysiące naszych kolegów i ich bliskich zostało brutalnie wyrwanych ze swoich domów. Rozpoczęli wieloletnią tułaczkę, z której wielu nie powróciło. Tutaj, przy obelisku w Mętnej, wspominamy los leśników z nadbużańskiego Podlasia. Ale chciałbym, by ten moment był także wspomnieniem tych wszystkich, których służbowe osady znajdowały się za obecną wschodnią granicą kraju.
To tam przede wszystkim sowiecki reżim zadał cios służbom leśnym II Rzeczpospolitej. Wspomnijmy więc deportowanych leśników z kresowych puszcz Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Gajowych i pracowników leśnictwa z Polesia, Wołynia i Podola. Naszych kolegów z nadleśnictw położonych w dorzeczu Prutu i Dniestru. Jako zwierzchnik Lasów Państwowych ośmielam się prosić, uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Bardzo dziękuję. Uprzejmie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości w Nadleśnictwie Nurzec. Dziękuję, że w Państwa obecności my, leśnicy, możemy spełnić obowiązek pamięci, który jesteśmy winni naszym poprzednikom. Józef Kubica, dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Teraz nastąpi uroczyste złożenie wieńców przy obelisku. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud z podbieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. Jako wnuk Sybiraków, wielu wnuków tu jest, wielu jest potomków zesłańców syberyjskich, chcę wyrazić podziękowanie za możliwość udziału w tej pięknej uroczystości, wzruszającej niezwykle, wyrazić uznanie za przygotowanie, bezbłędne, precyzyjne przygotowanie tego wydarzenia. Tak, to jest bardzo ważne, żeby pamięć czcić, pamięć rozwijać wśród młodych pokoleń. My, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, które współpracuje ze Związkiem Sybiraków od wielu lat, już od ponad 10 lat, czynimy i prowadzimy taką ideę, żeby młodzi również pamiętali i uczyli się historii o swoich dziadkach i krewnych. Rzeczywiście ten faktyczny dowód pamięci, jakim jest ten monument poświęcony leśnikom nadleśnictwa, nadleśnictwa i ich rodzinom, wzbudza wielkie wzruszenie i staramy się widzieć w tym wszystkim, że to, co zbudujemy, to zostanie w pamięci na długie lata. Jak mówił Piłsudski, to jeśli nic nie wiemy o przeszłości, nie jesteśmy warci tożsamości. I to jest prawda. My jako Sybiracy staramy się poprzez żywe lekcje historii w szkołach, w organizacjach harcerskich, spotkaniach okolicznościowych, staramy się wszystkie te rzeczy mówić o swojej historii, o swojej zsyłce na Sybir, żeby to, co było, że nie uległo zapomnieniu. Utrwalenie pamięci to nasz patriotyczny obowiązek. Pierwsza deportacja, najstraszniejsza, bo niespodziewana i w środku ostrej zimy, nastąpiła 10 lutego i dotyczyła 39 członków naszego koła, w tym leśników, którzy po powrocie zgłosili się i należeli do naszego koła. Samych rodzin leśników i ich rodzin było 16, a ogółem 39.